Zobaczmy, jak się spisze w znakomitym sezonie Robert Johansson. No ależ on ciągnie ten skok, to jest niewiarygodne. Doleciał do zielonej linii i teraz wszystko się będzie rozgrywać między nim a Kamilem Stochem. 246,5 musiałby skoczyć, aby objąć prowadzenie. Skoczył 1,5 metra bliżej, bo miał nieco lepsze warunki od Kamila. Właściwie prawie nie wiało. Wiatr tutaj zero, ale jednak są 0,4 punktu odjęte. Więc jak zero, to dlaczego 0,4 punktu odjęte? To są tajemnice obliczeń. Natomiast bardzo niskie noty za styl. Proszę zwrócić uwagę na lądowanie. 16,5, 16 jedna, 2,17. To jest ewidentnie nogi. Na dwie nogi. Ewidentnie. Noty powinny być 16, 16,5. Część sędziów takie noty dała, ale jest też 17 dwa razy, a więc będzie na miejscu drugim lub...